Pomysł nadania praw miejskich Jedni Letnisko pojawił się w styczniu tego roku. Kilka tygodni później samorząd przygotował specjalne broszury i gazetki informacyjne. Ruszyły też konsultacje dla mieszkańców, którzy w ten sposób mogli wyrazić swoje zdanie w tej sprawie. W sumie wzięło w nich udział 8% uprawnionych do głosowania. Jeśli chodzi o referenda i jeśli chodzi o konsultacje, te frekwencje są zawsze bardzo, bardzo niskie, więc uważam, że ta frekwencja nie jest zła. No i z tych 8% uprawnionych do głosowania zdecydowana większość, bo ponad 80% opowiedziała się za zmianą statusu miejscowości Jednia Letnisko. Potem kolejne kroki poczyniła Rada Gminy, która na ostatniej sesji przyjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury nadania praw miejskich. Wniosek został skierowany do pana wojewody. Pan wojewoda po zaopiniowaniu tego wniosku przekaże go dalej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. No i już później następnie Rada Ministrów podejmuje decyzję o nadaniu bądź nie statusu miasta dla Jedni Letniska. Ostateczną decyzję w tej sprawie powinniśmy poznać pod koniec sierpnia lub na początku września tego roku. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to Jednie Letnisko będzie miastem od 1 stycznia 2022 roku. W mediach społecznościowych nie brakuje opinii mieszkańców, którzy dość krytycznie oceniają pomysł nadania praw miejskich. Obawiają się przede wszystkim wzrostu podatków i innych opłat. Podatki, opłaty to jest tylko i wyłącznie gestia, w gestii leży w gestii Rady Gminy czy Rady Miasta, więc wcale to nie jest tak, że jeżeli miejscowość ma status miasta, to ma opłaty wyższe od miejscowości wiejskiej i na odwrót. Wójt Piotr Leśnowolski podkreśla, że status miasta dla Jedni Letnisko to nie tylko kwestia prestiżu, ale także szansa na dalszy rozwój gminy. Jednie Letnisko nie ma nic wspólnego z wsią. To jest 4000 mieszkańców, 110 ulic, pełna infrastruktura, żadnego gospodarstwa domowego i chyba co najbardziej takie istotne, to ponad 94% ludności utrzymuje się z działalności pozarolniczej. Jednia Letnisko nigdy nie była wsią tak naprawdę. Ten status wsi został nadany tak naprawdę z konieczności. W latach 70., chyba w 76 roku, przy kolejnej zmianie administracyjnej. Ewentualna zmiana administracyjna umożliwi Jedni Letnisko staranie się na przykład o środki finansowe dla miast poniżej 5000 mieszkańców.